O! Tu mnie jeden pan darczyńca, donator, patron prosił, żeby mu pokazać, co grać w takim, żeby coś powiedzieć na ten temat. No to spełniam życzenie. Jeszcze raz mówię, proszę mi przysyłać mailem przez prywatną wiadomość na Liczesie te pierwsze ruchy, na które ja bym odpowiadał. Albo tak pisać tu w rozmównicy. Pisać w rozmównicy. Rzeczywiście coś siada, transmisja. Mryga mi to. Ale już jest szybciej. Znowu zmierzę czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, mamy 8 sekund tłuste. Uwaga. Nie wiem, czy tu chodziło, jak grać białymi czy czarnymi. Tu przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to, co zrobił biały, daje czarnym tylko wyrównanie. Nie daje czarnym ani wygranej pozycji, ani jakiejś wielkiej przewagi. Pozycja jest równa ze wskazaniem na czarnego. U mnie też zacięło transmisję. Może dlatego, że jest przeciążony internet, bo 5 milionów ogląda mecz o Mistrzostwo Świata. U mnie do 8 sekund zeszło. Procesor ma 18%, więc ma dużo. Karta grafiki ma 7%. A nie, GPU ma 63 na 60, więc GPU dużo zużywa pamięci. 7 giga. 7 giga pamięci, prędkość 30 ramek na sekundę idzie. No procesor mam 4,3 GHz, tak jak pan Mariusz Tunio tam mi doradzał. Dobrze jest panie Radosławie grać, oczywiście. Wymiana z wygraniem tempa. No gramy skoczek C6. Gdzie hetmanem odejść? Widziałem, że arcymistrzyni Ereńska-Radzewska, jak to grała z młodymi zawodniczkami, odchodziła hetmanem na E3. Obiektywnie najlepszy ruch. Skoczek F6. Teraz nie można pchnąć na E5. Pchnięcie na E5 jest niedobre. Idziemy skoczkiem na G4 i są problemy z obroną tego piona. I co? Kto bije piona? Ręka do góry. Można bić piona. I po F4 gramy najpierw D5. Hetman się nie mieści. Gdzie idzie hetman? Jak hetman E3, to dalej go gonimy przez D4. Szach in szach, G3, hetman G4, niespodziewanie pion F4 jest związany. Na goniec E2, hetman G6, ale sztuka i skoczek się rozwiązuje, a pionek został. A pionek został. Wrócę jeszcze raz, czyli było tak, hetman D4, skoczek C6, hetman E3, E5 nie jest dobre. No nie jest dobre, to zagrajmy skoczek C3, żeby bronić piona. Goniec E7, goniec B4, agresywne, bo po roszadzie grozimy zbić. Na przykład skoczek F3 jest niedobre z powodu roszady. I jakiś goniec D3. To mamy kontruderzenie śmiertelne D5. Król i hetman stoją na linii działania wieży. Motyw geometryczny dla wieży. Wieża chce przyjść. A w ogóle, czy ktoś widział ankietę?